taka saszetka z nasionami roślin pszczelego pożytku, a więc przyjaznymi i pożytecznymi dla owadów zapylających, wystarczy nawet na zasianie do 4 m². Owady są nam niezbędne do życia, dlatego warto im pomagać, siejąc rośliny, z których mogą czerpać nektar i pyłki. Pan Jakub ma własną kilkurodzinną pasiekę. Podkreśla, że każda inicjatywa człowieka, która pomoże owadom zapylającym, jest na wagę złota. Też przez to, że jest ostatnio trochę kłopot z pszczołami, z tymi owadami, które gdzieś tam zapylają te rośliny, więc mocno jakby staramy się pomagać tym zwierzętom, mimo wszystko tym owadom, jakoś funkcjonować w tym środowisku obecnym. W takim Wrocławiu, gdzie jest dużo słońca, tych roślin jest potrzebne, bo jak widać tych owadów jest dosyć dużo w mieście. Mimo wszystko to jest dobre środowisko dla takiego owada. Dlatego Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu rozdawał mieszkańcom saszetki ze specjalnymi nasionami, z których wyrosną rośliny przyjazne pszczołom i innym zapylaczom. To jest bardzo ważne dla nas ludzi. Klimat się zmienia, te owady mają też coraz ciężej, a my bez roślin, 3/4 roślin wymaga zapylania. My bez tych roślin nie moglibyśmy żyć, nie mielibyśmy co jeść. Aby owady zapylające miały lepsze życie, to przede wszystkim potrzebują pokarmu, czyli roślin, których mogą zbierać pyłek i nektar, bo to są składniki, które one potrzebują. Aby im dostarczyć, należy wysiewać lub muszą się pojawić w ich przestrzeni rośliny miododajne lub tak zwane nektarodajne albo pyłkodajne, czyli po prostu rośliny, które będą dostarczać podstawowe składniki pszczołom, nie tylko pszczołom, a także innym dzikim zapylaczom, które stanowią ich naturalne pożywienie. Taka saszetka wystarczy na 2 do 4 m. Wystarczy trochę wzruszyć glebę, posiać i czekać na efekt, a zapewniam, że efekt przychodzi szybko. Zwykle się to robiło w maju, ale my tą wegetację mamy już tak przyspieszoną w tym roku, że my jesteśmy już wegetacyjnie w połowie maja. Zatem jak najbardziej można już w tej chwili to siać. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu będzie rozdawać nasiona przy okazji kolejnych akcji. Echo 24, Oliwia Stasiak.